Cześć, witam Was w kolejnym filmiku ze wskazówkami, jak radzić sobie ze składnikami, z ciastem, z samą pizzą. W tym wypadku pokażę Wam, w jaki sposób ja rozciągam i formuję swój placek, swoją pizzę. Tutaj hydro ciasta to 62%. Akurat miałem je w pojemniku. Jeżeli chcecie, żeby Wasze ciasto dosyć łatwo wychodziło z małego pojemnika, bo macie jedną porcję w nim, to warto przed wsadzeniem ciasta do pojemnika przesmarować je delikatnie oliwą. Samo formowanie odbywa się w sposób następujący. Delikatnie podsypuję ciasto mąką. Staram się przygotować w miarę zgrabną kulkę. I zaczynam wypychanie powietrza do brzegów, by w miarę równo utrzymać wielkość brzegów na pizzy. Możecie zacząć wypychanie od połowy ciasta do brzegu, obrócić i to samo zrobić z drugiej strony. Jest to bardzo przydatna wskazówka dla osób początkujących. W przypadku tej pizzy starałem się zachować trochę wyższy rant, więc też go tutaj wyraźnie zaznaczam. Uklepujemy dosyć mocno samo ciasto, jednocześnie starając się nie uszkodzić jego struktury. Starajcie się jak najmniej mąki zachować na cieście. Odgarniajcie ją, by nie przypaliła się na kamieniu podczas wypieku. Pamiętajcie, że możemy zastosować różne metody rozciągania placka. Możemy przerzucać go z ręki do ręki, tak jak ja to robię. Możemy rozciągać metodą slap and fold, która jest może trochę bardziej dla zaawansowanych, ale najlepiej pozbywa się z ciasta nadmiaru mąki. Możemy też rozciągać ciasto na samym blacie, rozpychając do boków. A kolejną metodą jest po prostu rozciąganie w powietrzu na pięściach, tak jak tutaj. Pamiętajcie, by robić to na wierzchu dłoni, a nie na palcach, by nie uszkodzić struktury ciasta. Ja podsypuję ciasto naprawdę minimalną ilością mąki, szczególnie przy niskim hydro. Jeżeli ta hydratacja jest wyższa w cieście, to oczywiście trochę więcej tej podsypki używam. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia.